Dobrze. Przepraszam Państwa bardzo. Trudno mi jednoznacznie określić, co było powodem tejże usterki, aczkolwiek jestem zwarty i gotowy, żebyśmy żeby odpowiadać Państwu na ewentualne pytania. Przypomnę, dzisiaj jest dzień raczej dla osób nowych. Czy NetBIS ruszy 1 marca w niedzielę czy w poniedziałek? No 1 marca jest 1 marca, kiedykolwiek to wypada, to tak ruszy, czyli to jest niedziela, w niedzielę ruszy. Powtórzenie pytanie. Pani Jolu, odpowiadam jeszcze raz. Będą 3 osoby w pierwszym kręgu. Czy one będą zainteresowane budowaniem biznesu? Tak. Aczkolwiek nie na tyle, żeby to wszystkich, którzy dostaną te po 3 osoby, aż tak bardzo motywowało. Także my zachęcamy Państwa, ponieważ jest premia za polecenia, jest dodatkowy bonus za osoby umieszczone w pierwszym kręgu, w drugim kręgu, to my proszę traktować, jakby te osoby były bierne. Proszę tak ustawić się psychicznie, jakby te osoby miały nic nie zrobić. A jak zrobią, to będzie to dla Państwa bonus. Także taka jest odpowiedź na to pytanie. My ustawiamy Państwa pod kątem takim, jakby te osoby nic nie zrobiły. Jawa mi się włączyła, dobra. Pani Małgosiu, coś obcięło, chyba Pani literkę O gdzieś wstawiła. Jeżeli Pani pisze z przeglądarki Chroma, to proszę nie wstawiać literki O. Co to znaczy, że można mieć 5 kursów językowych? Można mieć 6, dlatego że w momencie, kiedy dołączamy do projektu, dostajemy jeden kurs, kiedy opłacamy częstne, a potem dostajemy 5 pozycji bonusowych i każda z tych pozycji bonusowych na poziomie 80 zł też ma prawo do kursu językowego. Czyli w sumie będziemy mieli możliwość korzystania z 6 kursów językowych. To jest to, o czym rozmawiamy. Czyli w momencie, kiedy ktoś startuje w projekcie, to dostaje pierwszy kurs językowy z rejestracją, a potem na poziomie 80 zł, jeżeli opłaca już pozycje bonusowe, czyli 50 ma z systemu i 30 jakby dorzuca ze swoich e-monet, to w tym momencie ma możliwość uzyskania już tych kursów językowych w sumie 6, czyli 1 podstawowy i 5 bonusowych. Czy osoby, które mamy w matrycy, zostaną w marcu? Tak, one zostaną w marcu, ale zostaną w tej matrycy 2x9, bo ta matryca 2x9 to jest ta matryca, która jest obecnie. To oznacza, że ci z Państwa, którzy mają matrycę w chwili obecnej już w jakiś sposób wypełnioną, to ta matryca to będzie matryca ta bonusowa. Krótko mówiąc, wszyscy będziemy mieli identyczną matrycę podstawową, natomiast ta matryca, która do tej pory była, to jest matryca bonusowa i ona będzie się, nazwijmy to potocznie, ożywiać w miarę, pierwsza pozycja, czyli ta, którą już mamy, ożywi się w momencie, kiedy dostaniemy spełnimy pierwszy warunek premiowy, a kolejne nasze pozycje premiowe zasilą już tą matrycę, którą tak samo mamy, tak jakby tam były dodatkowe osoby. Pani Małgorzata, tak, matryca NetBIS, 3 osoby, które mamy, to jest właśnie to pytanie, także mamy tutaj odpowiedź. Matryca jest NetBIS, a nie NetBIS, pisane przez T od sieci, NetBIS. Tak, obowiązuje jedna opłata za kwartał, styczeń, luty, marzec, dokładnie. Czyli czy dla tych osób, które, to jedynym przypadkiem szczególnym są osoby, które nie opłaciły w grudniu i chcą powtórnie dołączyć lub nigdy wcześniej nie opłaciły i chcą po raz pierwszy się zarejestrować, a my nie wykorzystamy tych osób już w żaden sposób jako osoby przez nas referowane, bo nie mamy jak, to wtedy możemy zachęcić je do tego, żeby uczestniczyły w projekcie jeszcze na warunkach takich wyjątkowych w miesiącu lutym.
Wiem, że sporo osób umieściło informacje na Facebooku dotyczące możliwości rekomendacji w miesiącu lutym. Były także wpisy no, sprytniejsze i mniej sprytne na wszelkiego rodzaju forach typu Skype. Także wiem, że część z Państwa już swoje akcje promocyjne prowadzi. Niektórzy trochę przedobrzyli z tego, co słyszałem, ale generalnie rzecz biorąc, to tak jak mówię, to jest taka ostatnia chwila. Jeżeli ktoś takim tematem jest zainteresowany, żeby sobie grupę w ten sposób jeszcze na ostatnią chwilkę troszeczkę poszerzyć, to jest taka możliwość. Panie Grzegorzu, jeżeli ma Pan opłacone od listopada do lutego, to już jest, to już Pan się załapał, nie ma o czym mówić w ogóle. Panie Grzegorzu, to już Pan jest w domu. Według tabeli, proszę sobie zapoznać się z prezentacją. Prezentacja jest do pobrania, także proszę się zapoznać. Tam jest tabela, która dokładnie określa progi w matrycy 2x9. Także zachęcam do prezentacji, do przyjrzenia prezentacji. Nie, nie potrzebujemy tego pisać. Pani Grażyna, to się już zrobi z automatu, nazwijmy to potocznie. Także te osoby, które opłaciły w styczniu lub w lutym, po prostu będzie to przeniesione automatycznie na opłatę marcową. Bo to będzie opłata styczeń, luty za kwiecień. Dokładnie tak jest. Także tu nie ma problemu. Tutaj już po prostu będzie wszystko zsumowane, kto opłacił, komu się należy i to już będzie przepisane. I te osoby, które są w systemie, czyli mają opłatę za grudzień zrobioną, to już będzie ich decyzja, czy w marcu opłacą, czy wypadną. Natomiast każdy z nich wystartuje na tych nowych warunkach, które teraz Państwu już prezentowane są na prezentacji. Ja przypomnę tym osobom, które być może dołączyły do nas i potrzebują gdzieś tam taką prezentację sobie wyskrobać, że ta prezentacja jest do pobrania na stronie netbiz.pl. Także na tej stronie można sobie prezentację pobrać w PDF-ie i w PowerPoincie, nie ma problemu. Natomiast i tam jest tam także tabela do pobrania i myślę, że lada dzień będą te prezentacje do pobrania także w biurze Familo, także nie będzie potrzeba korzystać z jakichś tam zewnętrznych stron do tego typu rzeczy. No, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to jeszcze proszę bardzo. Wiem, że mieliśmy 10 minut przerwy, ale... A myślę, Pani Edyto, że jutro będziemy w stanie Państwa poinformować, o której godzinie dokładnie będziemy ruszać projekt. Także myślę, że tutaj godziny nie będą tak istotne w efekcie końcowym. Taką mam nadzieję przynajmniej, że to nie o godzinę chodzi.
Jeszcze pytanie pani Iwony powyżej. Szukamy pytania pani Iwony. Powtórzenie pytania. Nie wiem, czy była odpowiedź. Dopiero odświeżyłam. Od dnia zakupu szkolenia NetWiz, kiedy mogę spodziewać się linku do... Link do szkolenia, jeżeli chodzi o języki, będzie obowiązywał od 1 kwietnia, czyli przed 1 kwietnia te osoby, które będą miały opłacone za kwiecień, dostaną link do szkoleń językowych. Od 1 kwietnia będą szkolenia językowe. Pani Edyta, od której godziny ruszy NetWiz? To już mamy załatwione. Jeszcze jedno pytanie pani Iwony powyżej, to już mamy. Pani Mario, obecna matryca NetBizu to jest matryca, która jest matrycą premiową, czyli tą 2x9, czyli te osoby, które posiadają swoje miejsca w matrycy NetBizu obecnej, to już posiadają swoje miejsca w matrycy premiowej. Tak, to jest pewne, pani Grażyno. To jest pewne, to oznacza w praktyce, że te osoby, które wystartują teraz, będą miały koszt utrzymania NetBizu 10 zł miesięcznie. Dokładnie tak jest. Nie są to przesadne obietnice. Zgodziliśmy się na to, żeby te osoby, które uważają za stosowne, że nie chcą, nazwijmy to umownie, skorzystać z prawa referencji, bo te osoby i tak są już w matrycy Familo, ale chcą zachęcić je jeszcze do uczestnictwa w ramach tego projektu na preferencyjnych warunkach, to taka możliwość jeszcze istnieje. Pani Jolu, link będzie podany do wiadomości w newsletterze, jak będzie wyglądał. Pani Anno, jest dzisiaj Mirek na webinarze. Bym prosił Mirka, żeby sobie zrobił notatkę z pani danych. Ewentualnie proszę wysłać jemu informację na private z adresem mailowym swoim do Mirka Marciniaka i on zajrzy do systemu i zobaczy, co się wydarzyło i jak to działa. Także bym prosił, żeby to zrobić teraz na bieżąco, od razu Mirek jest na liście moderatorów, także bardzo proszę o po prostu przekazanie informacji na private. Będzie link NetBizowski, który będzie automatycznie działał do Familo i do NetBizu permanentnie. To oznacza, osoby, które będą w NetBizie, będą mogły referować z linku NetBizowego, także nawet jeżeli osoba w tym momencie nie wpisze się do NetBizu, to już wiemy, że w momencie, kiedy się wpisze za miesiąc, za dwa, za trzy, to będzie to już liczyło się za naszą referencję. Tak będzie działał system. W obecnej matrycy, jeżeli osoba ma wypełnioną tą matrycę, niezależnie od tego, w jakim stopniu, to ta obecna matryca NetBiz to jest tak, jakby Państwo patrzyli na tą matrycę 2x9, bo do tej pory była matryca 2x5, a teraz jest 2x9, z tym tylko, że to nie będzie ta matryca podstawowa, bo obecna matryca jest trójkowa, ta krótka, 3x3, czyli my nie przenosimy Państwu tych matryc z 2x5 do 3, tylko ta matryca 2x5 wydłuża się na 2x9, ale w tej matrycy 2x9 to są pola zapełnione przez osoby, które do tej pory były, ale to są pola premiowe, czyli one będą kompresowane, dopóki dana osoba nie wypracuje sobie premii, a w momencie, kiedy wypracuje sobie premię taką, która pozwoli na pozycję bonusową, to te pozycje bonusowe zaczną funkcjonować w matrycy 2x9. Krótko mówiąc, te osoby, które mają już duże matryce
wypełnione 2 razy 5, to teraz mają duże matryce wypełnione 2 razy 9, ale te matryce dopiero zaczną dla nich pracować w momencie, kiedy ich grupy zapełnią je dzięki pozycjom bonusowym. Trochę to może skomplikowane, ale tak jakoś myśmy sobie to ułożyli, że da to największą możliwość korzyści, a jednocześnie da wszystkim równe szanse z punktu widzenia startu w miesiącu marcu. Pani Maria, proszę o powtórzenie odpowiedzi. Dobrze. No to jest ta odpowiedź, ta sama odpowiedź. Jeszcze raz. Jeżeli Państwo patrzą na matrycę 3x3, czyli tą małą matrycę, którą Państwo widzą, tą matrycę 3x3, to wszyscy startujemy z tego samego poziomu. Nie robi różnicy, ile kto ma osób teraz w ramach projektu NetBiz. Natomiast gra to rolę, dlatego że w tej matrycy, którą obecnie już mamy i mamy w niej osoby, które są w projekcie NetBiz, to te pola są zapełnione w tej matrycy 2x9, czyli w tej matrycy premiowej. I teraz, żeby te pola ożywić, to wystarczy uzyskać pozycję premiową i tamta matryca zaczyna dla nas już generować dochody. Krótko mówiąc, czym ktoś ma więcej zapełnioną matrycę premiową, tym szybciej musi się starać wypełnić te pozycje premiowe, żeby uzyskiwać dodatkowe dochody. Natomiast wszyscy startujemy z tego samego pułapu, jeżeli chodzi o matrycę 3x3. Pani Grażynko, wpisała Pani literkę O i reszta jest dla mnie mało zrozumiała. Dokładnie. Jeśli ktoś nie ma nikogo jeszcze w swojej grupie, to nie widzi matrycy. Dokładnie tak jest. Matryca dopiero się pojawia przy tym, jak przynajmniej jedno pole w niej jest zajęte. Czy to by znaczyło... Pani Grażyno, to jest Pani decyzja. Ja Pani nie podpowiem. Nie podpowiem Pani, czy się opłaca. Pani musi sama sobie albo ze sponsorem ustalić, albo Pani musi podjąć decyzję. No okej. Okay. Ale się udało Pani wpisać i C, i Z. To jednak da się. Także my po prostu wiemy, że to już jest kwestia. Czy z tych trzech pierwszych, w pierwszym kręgu zakładam, jest szansa na spadochroniarzy? Szansa jest. Nikła, ale jest. Także nie starałbym się liczyć na spadochroniarzy. Uczymy wszystkich, którzy wchodzą do systemu, żeby potraktowali sprawę, że oni potrzebują referować. Z prostej przyczyny, że dzięki referencjom te pieniądze są wymierne. Natomiast spadochroniarze będą się zdarzać, aczkolwiek tak jak mówię, proszę na to nie liczyć. Proszę sobie w głowie nie układać żadnych spadochroniarzy. Proszę sobie w głowie układać, jakby Państwo mieli wszystko zrobić sami. Dlatego, że ci, co sobie poukładali na spadochroniarzy, to nic nie robią. Dlatego sugerujemy, żeby sobie nie układać w głowie na spadochroniarzy. Ułożyć sobie w głowie na zakasanie rękawów i pracę. To nikt nie będzie zawiedziony. Wszyscy będą wtedy entuzjastycznie nastawieni do tematu, bo będą wiedzieli, że jak wykonają pracę, to będą mieli z tego korzyści. Pytanie jest fajne, Pani Arleto i Panie Mirosławie, aczkolwiek tak jak mówię, zakasać rękawy i na nic nie liczyć. Tak się proszę przygotować. Proszę się przygotować, jakby Państwo mieli sami zapełnić drugi krąg. Dokładnie, tak się proszę przygotować do tego. Dlatego, że jeżeli Państwo nawet dostaną spadochroniarzy, to super,
ale proszę na to po prostu nie liczyć. Proszę od razu z góry sobie założyć, jakby wszystko trzeba było zrobić samemu. Ja nie mówię, żeby całą matrycę wypełnić 39 osób, ale po prostu zachęcam Państwa do myślenia kategoriami, ja to mam zrobić. Ja mam zarobić pieniądze, ja mam to zrobić. Zakasać rękawy i liczyć na zyski. Dokładnie tak. Dlatego, że to był jeden z błędów tej matrycy, która została skonstruowana pierwsza, że większość osób zakasała rękawy i zaczęła czekać, że ktoś inny coś za nich zrobi. Więc my od razu Państwa zachęcamy gorąco i serdecznie do tego, żeby zakasać rękawy i zabrać się za rekomendowanie. Nauczyć się rekomendacji, żeby to było proste, czytelne, będą nowe narzędzia do tego, będziemy przykładać się do tego, żeby ten system był jak najprostszy, ale proszę założyć, że to Państwo mają to robić, że to w Państwa gestii jest, żeby zarobić, trzeba zrobić. Pani Małgorzato, Pani sobie może założyć, jakie Pani tylko chce. Natomiast ideą programu jest to, żeby Państwo mieli tego świadomość. Każda osoba, która zapisze się w marcu, nie będzie miała tej sytuacji. Będzie miała sytuację taką, że nie będzie miała żadnego kręgu zapełnionego. Po prostu wystartuje dokładnie tak, jak program startuje. Każdy z Państwa musi to sam ocenić, co jest dla niego lepiej i co jest lepiej dla osób, które będzie do tego projektu w chwili obecnej zachęcał. Ja nawet nie jestem w sytuacji, żeby Państwu doradzać w tym momencie. Każdy z Państwa musi sam podjąć decyzję i zastanowić się. To jest zawsze tak. Jeżeli mam wykopać dół i facet mi postawi łopatę, a my tak patrzymy i mówimy, kurczę, łopatą, byłoby lepiej, gdyby nam tutaj postawił koparkę. A drugi stoi obok i ma gołe łapy i też ma wykopać dół. Wszystko jest relatywne. Jeden się cieszy, że ma łopatę, a drugi płacze, że nie ma koparki. A ten, który ma wykopać dół i nie ma ani łopaty, ani koparki, to klęka na kolanach i kopie dół. I wszystko ma być zrobione i gwizdek. I my zdajemy sobie z tego sprawę, że każda osoba będzie miała swój punkt widzenia. Jeden będzie płakał nad tą łopatą, że to nie koparka, a drugi będzie się cieszył, że nie musi tego robić na kolanach i robić tego gołymi rękoma. I dokładnie tak jest z każdym rozwiązaniem, które tylko Państwo sobie w tym przypadku wyobrażą. Według mojej opinii, my dajemy łopatę. A Państwo, część z Państwa patrzy i mówi, o, a dlaczego nie koparkę? A dlaczego Państwo mi nie zapełnią tej matrycy? Dlaczego ja nie będę po prostu należał, a Wy mi tą matrycę zapełnicie i ja sobie będę miał to wszystko? Dlaczego tak nie jest? A ktoś inny zapisze się do tego projektu 1 marca i na kolana i pierwszy krąg musi się sam zapełnić. Nie ma zlituj. Nie ma żadnych trzech pozycji zapełnionych. Nie ma żadnych bonusowych pozycji w matrycy tej dodatkowej. Na kolana i kopię dół sam, od podstaw, od pierwszego kręgu. Także, Pani Małgorzato, ja nie mówię, żeby tutaj, bo Pan Grzegorz pisze, że się czepia. Nie jest kwestia czepiania się. Tu jest dokładnie taka sytuacja. Dlaczego nie koparka? No bo my tylko po łopacie żeśmy dali. Ale przypomnę, wszyscy od marca na kolana i kopią dół od podstaw. Od pierwszej pozycji muszą sobie w matrycy zapełnić. Bo kto to za nich zrobi? Jaki będzie reflink? Reflink podamy Państwu dokładnie, będą Państwo mieli reflink w biurze i będą Państwo mieli dokładnie reflink w schemat reflinku podany w newsletterze dla osób, które już są zarejestrowane w Familo, w NetBizie. Także proszę cierpliwie zaczekać na reflink. Dokładnie, jak on będzie wyglądał. Bo ja nie chcę Państwa wprowadzić w błąd. Wiem, jak ten reflink będzie skonstruowany, aczkolwiek nie chcę, żeby była jakaś niezgodność, żeby ktoś no jakby nie poczuł się, że coś tam jest nie tak, jak Kołakowski raz powiedział. Także chwilę cierpliwości i będzie działało. Także proszę Państwa, ci, którzy
Ci, którzy rejestrują się w lutym, dostają łopatę. Ci, którzy rejestrują się od 1 marca, dostają dół do wykopania. A ci, którzy płaczą, że zarejestrowali się do NetBizu i liczyli na to, że dostaną koparkę, którą ktoś inny będzie obsługiwał, a oni tylko będą się cieszyć z wykonanej pracy, będą w systemie troszkę zawiedzeni. Dlatego, że w tym systemie wszyscy mamy teraz ten sam start i potrzebujemy tutaj nadrobić to. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Jeżeli nie, to zachęcam Państwa na jutrzejszy webinar o godzinie 20:00, ten sam pokój. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać poprawnie. Także jutro o 20:00 webinar szkoleniowy. Myślę, że będzie trochę nowych informacji, jak to zwykle bywa w środy. Myślę, że przekażemy Państwu trochę nowych rzeczy i zachęcam Państwa gorąco i serdecznie. Środa, 20:00, ten sam pokój webinarowy. Mam nadzieję, że bez problemów technicznych. Na dzisiaj to by było wszystko. Miłego wieczoru życzę wszystkim i dobrej nocy i do jutra. Dobranoc.